nic nie kosztuje. To nie boli. Trwa tylko chwilę. Zrobiłam to przy okazji. Wystarczy jedna wizyta. Pomyśl o sobie. Badam się, więc mam pewność. Bezpłatne badania mammograficzne co 2 lata dla kobiet w wieku od 50 do 69 lat. Panowie, wielka prośba. Proszę posunąć o 4 metry do przodu wszystkim. Wszyscy się dobrze? Z siedzeniami. Do samej sceny. Jeszcze do przodu. Kutkutuj, ale to miejsce panu ustawimy. Ja mam jeżdżącą. A jeżdżącą? Dobra, no to. Okej. Okay. Do przodu wszystko, proszę. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na spotkaniu z panem Januszem Korwin-Mikke, ale na początek takich kilka spraw organizacyjnych. Bardzo prosiłbym, jest puszczona lista, na którą sympatycy nowej prawicy mogą się wpisywać i wszyscy ci, którzy chcą wstąpić do partii, mamy deklarację, nie ma żadnego problemu, druków starczy dla wszystkich. I chciałbym powiedzieć, że pan Janusz Korwin-Mikke opowie Państwu dzisiaj o sytuacji politycznej w kraju. Później będą pytania o tym pięknym ustroju, który jest budowany od 20 paru lat. To jest ustrój, który niewiele wymaga od człowieka, bo wymaga tylko, żeby pokochał to, co zwykły człowiek nienawidzi, no i znienawidził to, co zwykły człowiek kocha. Już można w tym ustroju żyć. Prawda, panie Januszu? Oddaję głos panu Januszowi Korwin-Mikke. Dziękuję. Witam Państwa. Która jest godzina w tej chwili? Jeszcze mam 2 minuty czasu, czyli przyjdzie jeszcze jakieś 70-80 osób tutaj i gdzie oni się zmieszczą? Nadzieja w tym, że o 8 się skończy tam... Jest taki plan, ale nie wiem, na co to nie. Podobno o 8 ma się skończyć impreza, tam obok to się przeniesiemy najwyżej, dobrze? Tylko proszę potraktować o tym. Dobra? Ktoś trzyma rękę na tym, na pulsie, tak? Dobra. Okej. Okay. Jeszcze... Mam jeszcze 2 minuty czasu, więc sobie wyłączę telefon, dobrze, momencik, spokojnie. Jeszcze minuta. To jest jeden telefon, tylko rozpisany na 2 aparaty. Dobrze. Zaczynamy punktualnie, proszę Państwa. To się rzadko zdarza. Proszę Panią, tu jest jeszcze dla Pani miejsce, Pani się siądzie, bo ja nie będę siedział, a stojąca kobieta mnie denerwuje, także proszę łaskawie usiąść. Tu jest miejsce, bardzo proszę. Dlaczego nie? To Pani postawi mi krzesełko, proszę bardzo. Dobrze. Proszę Państwa, ja mam sukę. Suka ma szczeniaki. Szczeniaki się na ogół szczepi. Kto decyduje o tym, kiedy i czym szczepić te szczeniaki? Suka czy ja? Ja, bo jestem właścicielem, nie? Kto decyduje o tym, jeżeli wam się dziecko trafi, czy i jak szczepić wasze dziecko? Wy czy wasz właściciel? No wasz właściciel, czyli państwo. Proszę Państwa,
Kiedyś żyliśmy jako ludzie wolni. Kiedyś Europejczycy byli ludźmi wolnymi i Europejczycy rządzili całym światem. Cywilizacja białego człowieka rządziła całym światem, to myśmy odkryli obie Ameryki, myśmy odkryli Afrykę, większą część Azji żeśmy podbili, Australię, Nową Zelandię, Antarktydę. Myśmy byli najlepszą cywilizacją na świecie. Skąd wiemy, że najlepszą? No bo myśmy podbili cały świat. Gdyby cywilizacja Indian Navajo była lepsza od naszej, to oni by odkryli Europę i podbili cały świat. Nasza była najlepsza. Każda cywilizacja to są pewne zasady. Tak jak są geny w organizmie, jak organizm ma dobre geny, no to opanowuje cały świat. Jak ma złe geny, no to wegetuje albo ginie. To samo z cywilizacją. Jej genami są zasady. Myśmy mieli rozmaite zasady, między innymi taka, że byliśmy wolnymi ludźmi. To wolni ludzie podbijali cały świat. Wolny człowiek to ten, którego stosuje się zasada sformułowana przez Ulpiana w prawie rzymskim podstawowa, która brzmi: chcącemu nie dzieje się krzywda. Dopóki wiemy, że ta zasada jest przestrzegana, to jesteśmy ludźmi. W momencie, kiedy zamiast tej zasady jest zasada odwrotna, państwa opiekuńczego, że mamy opiekuna, który za mnie decyduje, co jest dla mnie dobre, przestaliśmy być ludźmi, jesteśmy tylko bydlątkami. Jesteśmy tylko małymi dziećmi. Jesteśmy niewolnikami, za których decyduje państwo. Już nie jesteśmy ludźmi w tej chwili. Przez 100 lat przychodzili ludzie i mówili, że tacy lewicowi intelektualiści, nawet jakieś 2 lata temu przeczytałem, że jak ktoś nie jest lewicowy, to w ogóle nie jest intelektualistą. Otóż przychodzili tacy intelektualiści i tłumaczyli, że cała ta cywilizacja jest do chrzanu. Wszystko, co było u nas dobre, to trzeba odwrócić na coś odwrotnego. No i rzeczywiście zaczęto odwracać. Przyszli ludzie, dzisiaj to jest Unia, więc będziemy mówili o cywilizacji unijnej, ale to już od 100 lat tak się powoli nawarstwiało i postanowili odwrócić te zasady. I na przykład mówiłem, cywilizacja europejska mówiła, że każdy jest kowalem własnego losu, chcącemu nie dzieje się krzywda, a europejska unijna mówi o tym, że odwrotnie, że jest państwo opiekuńcze i państwo się nami opiekuje i za nas decyduje. Cywilizacja europejska mówiła, że morderca ma wisieć. Cywilizacja unijna mówi, że kara śmierci musi być zakazana. Cywilizacja europejska mówiła, kto nie pracuje, niech też i nie je. Unijna mówi odwrotnie, kto nie pracuje, należy mu się zasiłek, żeby, broń Boże, nie było tak, że nie ma co jeść. Według cywilizacji europejskiej kobiety miały przywileje, według unijnej mają równe prawa, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Według cywilizacji europejskiej się z terrorystą nie dyskutuje, w ogóle nie wolno rozmawiać z terrorystą. Według cywilizacji unijnej są specjalni negocjatorzy do rozmów z terrorystami. Nie wiem, czy wiecie, że według unijnej cywilizacji, jeśli wejdzie bandyta do banku, zażąda pieniędzy, to kasjerka ma obowiązek mu je dać. Jeżeli ona mu tych odmówi, biedny bandyta dostanie ataku serca albo on zacznie strzelać, to ona jest odpowiedzialna. Rozumiecie? Według zasad europejskich facet miał być agresywny. On miał bronić w razie czego kobiet i dzieci. Zasad unijnych agresję trzeba tępić. Agresję trzeba tępić, oni się po prostu boją buntu niewolników. Bo jesteśmy przecież niewolnikami. Więc oni nie chcą, żeby się ludzie zbuntowali. Tak nawiasem mówiąc, pytano kiedyś tyrana Dionizego z Syrakus, jakim cudem on rządzi tyle lat, a przecież złym tyranem. A on mówił bardzo prostą zasadę. Wydałem rozporządzenie, że każdy młody człowiek musi się iść raz dziennie do łaźni, koniecznie z dziewczyną. No ale potem już, jak się tym zajmuje, to już nie ma siły na obalanie rządu. To, że się wszędzie ten seks propaguje, to też ma swoje, prawda, ukryty cel po to, żeby młodzi ludzie się zajmowali tylko tym, a nie obalaniem rządu. Rządu, który jest niesłychany zupełnie. Takie odebranie nam praw, jakie jest w tej chwili, tego nie było nigdy w historii.
Popatrzcie Państwo, jak ja chcę pójść do apteki, kupić sobie lekarstwo. Nie mogę. Nie mogę. Nawet jeżeli już przyniosę tubkę z lekarstwem, które używałem, no to mi nie wydadzą, muszę mieć receptę. A jak czytacie sobie książki Agaty Christie, czy tam Conan Doyle'a, kryminały, to w co tam dziesiątej sobie przeczytacie, że pani poszła do apteki, poprosiła o pół kilo arszeniku, bo chce wytruć szczury, prawda? On jej sprzedał ten arszenik, no szczeniec ukradł, tam kogoś otruł i tak dalej. Proszę Państwa, wtedy można było kupić arszenik bez recepty. Bo traktowano ludzi poważnie. Nie jak niewolnika, nie jak małe dziecko, tylko poważnie. Jeżeli człowiek użył tego arszeniku nie na trucie szczurów, tylko na trucie bliźniego, to go wieszano. Traktowano człowieka poważnie. Jeżeli na przykład małe dziecko widzi kupę kamieni, tam na dole są ludzie, no fajnie byłoby to zepchnąć, no i spycha te kamienie, zabija parę osób. Czym to dziecko wieszamy? No nie, bo to jest małe dziecko, prawda? Jeżeli koń jest zaprzęgany do wozu, ktoś wejdzie pod wóz, pociągnie wóz, wóz przejedzie człowieka, zabije. Czy konia wieszamy? No nie, bo to głupie bydle. A jak potraktowano pana Andrzeja Breivika? Zabił 80 osób, tak? I co? Gdyby tam rządziła prawica, gdyby rządziły normalne zasady europejskie, to proces pana Breivika trwałby 5 minut? Pan się nazywa Andrzej Breivik? Tak jest. Pan zabił tych ludzi? Tak jest. Pan się przyznaje? Tak jest. Niech Bóg się zmiłuje nad pańską duszą, koniec procesu. No bo o czym jeszcze gadać? Tu nie trwało, rok trwał proces, rok. Zarobili ludzie pracy, tam adwokaci zarobili, prokuratorzy zarobili, sędziowie zarobili, tam eksperci, którzy ustalali, z której broni, który pocisk, prawda, poleciał, po jakiej trajektorii, prawda, dziennikarze zarobili i po roku pan Breivik dostał 21 lat i śmieje się z nas, bo dożywocie trwa na zachodzie Europy jakieś 7 lat, więc 21 lat pewno potrwa jakieś 5, wyjdzie jako magister pirotechniki, tam coś studiuje i proszę Państwa, i on się po prostu śmieje, tłumaczy tam rozsądnie zresztą, albo mnie rozstrzelajcie, albo mnie wypuśćcie, no bo to potraktuje mnie poważnie. Otóż Breivika potraktowano niepoważnie, jak małe dziecko. Tak się traktuje małe dzieci. Człowiek wolny, ale jest odpowiedzialny. Natomiast niewolnik nie jest odpowiedzialny. Małe dziecko nie jest odpowiedzialne. Nie jest wolne, bo mu tata zabrania, prawda, ale za to nie jest odpowiedzialny. Tak się właśnie nas dzisiaj traktuje. Dokładnie odwrotne zasady panują w Unii niż w Europie. Unia Europejska jest najbardziej antyeuropejską cywilizacją, jaką wymyślono, bo wszystko jest na odwrót. Wszystko jest na odwrót. Jak mówi tutaj słusznie kolega Rajca, to co myśmy nazywali dobre, to jest uważane za złe i odwrotnie. I odwrotnie. Wszystko. No zawsze każda kobieta wiedziała, że jej facet powinien być agresywny. No, może jest skórę przetrzepie czasami, ale za to będzie ją bronił przed każdym bandytą, ją i jej dziecko. Prawda? Każda kobieta uważała za słuszne. Facet musi mieć jaja, no koniec dyskusji. Nie? To są zasady europejskie, unijne, powtarzam, są odwrotne. I tak w każdej dziedzinie. I teraz, jakie są skutki tego wszystkiego? Jakie są tylko skutki? Kiedy myśmy mieli nasze zasady europejskie, to myśmy rządzili światem. Jak na miejsce zasad europejskich przyszły odwrotne zasady, to dzisiaj nas kolonizują. Przyjeżdżają muzułmanie, murzyni, Arabowie, tam Chińczycy i tak dalej. I oni nas wykupują, bo oni mają wyższą cywilizację. Co by nie powiedzieć o cywilizacji muzułmańskiej, która jest mi wroga, jest mi obca, ale mimo wszystko jest mi bliższa niż unijna. Jakby nami rządzili Arabowie, gdyby Europa wyszła pod okupację Unii i trafiła pod okupację Arabów, to nie byłoby ani parad miłości na tym, mordercy by wisieli, nie byłoby podatku dochodowego, nie byłoby podatku od kupna na sprzedaży, bo akurat tego zakazuje. No, żylibyśmy znacznie bardziej komfortowo niż pod okupacją Unii Europejskiej. To jest obca cywilizacja, ale unijna jest bardziej wroga, bardziej obca niż cywilizacja muzułmańska. Zdajmy sobie sprawę, jak daleko żeśmy odeszli od Europy. Popatrzmy, co się stało z takimi Niemcami, załóżmy. Ten kraj miał wspaniałych inżynierów, znakomitych techników. Miał kapitalistów, no nie takich jak amerykańscy może, ale był Thyssen, Krupp, Daimler, Messerschmitt, prawda? Miał
kapitalistów. Robotników mieli, już nie mają, wykształconych, pracowitych. I co? Po 20 latach okupacji Niemiec przez Unię Europejską ten kraj ma tempo rozwoju minus 2. To jest kompromitacja kompletna. Niemcy otwierają firmy, się wynoszą z firmami na Ukrainę, do Chin, wszędzie. Byle nie, byle z daleka pod okupację Unii. W Polsce jest troszkę lepiej, bo Polska nie podpisała karty praw podstawowych i nie przyjęła euro. Jeżeli byśmy przyjęli też euro i podpisali karty praw podstawowych, to był też minus 2 albo i minus 3. To jest jasne, proste i oczywiste. Prawda? Jak się ma, takie są skutki zasad. Złamania zasad. Proszę Państwa, jesteśmy okłamywani na każdym kroku. Nawiasem mówiąc, niewolników, nasz pan nie poinformował nawet, że już nie jest suwerenem. Po co ma o tym informować swoich niewolników? Od 1 grudnia 2009, odkąd zdrajca Lech Kaczyński podpisał traktat lizboński, już nie jesteśmy niepodległym państwem. Prawo unijne ma pierwszeństwo przed naszym. Prawda? Zdajmy sobie z tego sprawę. Ale tego się niewolnikom nie mówi, bo po cholerę niewolnik ma takie rzeczy wiedzieć. Prawda? Otóż popatrzmy na tak, jak się ludzi okłamuje o tym, że wspaniale jest dzięki Unii. Nam się mówi, że dzięki Unii mamy szosy, autostrady i tak dalej, tak? To jest takie pytanie proste. Parę lat temu dwa państwa, jedno należące do Unii, drugie nie, dostały zgodę, znaczy koncesję na Euro 2012. A? No i trzeba było poprowadzić do Lwowa i Kijowa autostradę. Z Lwowa do granicy i z Krakowa do granicy. Odległości tam jest takie same, bo część tego już była. Jedno z tych państw dostało dotacje unijne na budowę autostrad, a drugie nie, bo nie należy do Unii. Które z tych państw zdołało wbudować autostradę do granicy, a które nie zdołało, nawiasem mówiąc, do dzisiaj jeszcze jej nie ma. No które, prawda? No Ukraina wybudowała, a my nie, prawda? Czyli nie dotacje unijne o tym decydują. No? Jeżeli ktoś wierzy w dotacje unijne, to ja się pytam, w XIX wieku Stany Zjednoczone miały najlepsze na świecie szosy, autostrady, prywatne na ogół, koleje całkowicie prywatne. Pytanie, ile Unia Europejska im dała wtedy? Ile dostały dotacji, że tak się świetnie rozwijały Stany Zjednoczone? Ile? Nic, proszę Państwa. A ile dotacji dostają kraje afrykańskie? A dostają. I co? I brud, smród i korupcja. Dlaczego? Bo jak dają dotacje, to bierzemy dotacje, kładziemy się brzuchem do góry i czekamy na kolejną dotację. Bo po co pracować? Jeżeli bym zaczął pracować, to bym się dorobił, byłbym bogaty i nie dostał dotacji. Nie? Dotacje zabijają. Dotacje zabijają. Was się uczy, że dzięki dotacjom dotacje zabijają. Jeżeli młody człowiek idzie na żebry, znaczy niekoniecznie siada z ręką na ulicy, tylko pisze podanie do Unii Europejskiej o dotacje. No to jest takie same żebractwo. Nie ma żadnej różnicy między usięciem na rogu ulicy i wstawieniem kapelusza, a napisaniem podania do Unii o pieniądze. Prawda? Są takie same dokładnie żebractwo. No i z tą różnicą, że dawniej to było hańbiące, a dzisiaj żebractwo jest wręcz nobilitujące, a nam się udało wyszarpać z Unii, tak? Pamiętacie Państwo, jak ten, kto wygrał wybory? PO wygrała wybory. Dzięki temu wygrała, bo obiecała, że wyszarpie z Unii 300 miliardów, tak powiedziała, nie? A rzekomo prawicowa partia pana Kaczyńskiego co powiedziała? Że to hańba? A skąd? 400 miliardów trzeba było wyszarpać. Tak powiedział Kaczyński? No tak powiedział, prawda? No. Więc wszyscy się opierają na dotacjach. Otóż kraje afrykańskie mają brud, smród i korupcję, bo są dotacje. Gdyby USA w wieku XIX miały dotacje, to dzisiaj by wyglądały jak Burkina Faso albo jak Ghana. Po prostu. Dotacje zabijają. Czy Henryk Ford miał dotacje? Czy Edison miał dotacje? Czy panowie Job i Wozniak, co robili tego Apple'a, mieli dotacje? Tak? A pan Gates, prawda, miał jakieś dotacje? Czy w ogóle mieli inkubatory przedsiębiorczości? Nie mieli i dlatego właśnie tam się rozwija przemysł, bo nie ma dotacji. Bo panuje zasada, że trzeba walczyć, muszą być zwycięzcy. Patrzcie Państwo na naszych młodzików w sporcie. Mamy
młodzików, mają złote medale. Wszędzie, czy to będzie szermierka, czy tam boks, czy brycz, czy szachy. Wśród młodzików jest pełno złotych medalistów. Wśród juniorów jest dużo złotych medalistów. A potem, gdzie oni giną? Trafiają do państwa opiekuńczego. I przychodzą opiekunowie i mówią, słuchaj, tu musisz, wystartuj tutaj, załapiesz 5 punktów, to ci starczy na ten, a jak w tych zawodach zajmiesz 7 miejsce, to będziesz miał punkty i dostaniesz stypendium olimpijskie, tak? Się mówi tym młodym ludziom. I wyrastają ludzie, którzy ciłają te punkciki, no i potem na olimpiadę zajmują 6 miejsce, tak? I to jest kwalifikacja na kolejną olimpiadę. Natomiast w normalnym kraju to jest tak, że jak młody człowiek ma talent, załóżmy, na tenisa, to jedzie na turniej i jak wygra, zwanie $100, prawda? Jak potem idzie na kolejny turniej, już gra o $200, o 500, o 1000, prawda? Jak się nie nadaje, to rezygnuje, jak się nadaje, to walczy i gra już o $10,000, potem o 100, prawda? Ale on musi wiedzieć, że jak przegra, to będzie głodny. Będzie głodny. Nie ma stypendium. Będzie głodny. I to jest bardzo ważne. Żeby ludzie wiedzieli, że się walczy, bo co cię nie zabije, to cię wzmocni. Tak się hoduje zwycięzcę. A nie przez cieplarnię. Rośliny w cieplarni wychowane się nie nadają do życia na wolnym powietrzu, zginą. No, a my mamy cieplarnię. Państwo opiekuńcze daje nam cieplarnię. A my mówimy, że według wartości europejskich, była komuna. To ja się, mnie uczono, że kto nie ryzykuje, ten nie je. A was się uczy? Przezorny, zawsze ubezpieczony. Socjaliści mówią tylko o bezpieczeństwie. Jak ja byłem w waszym wieku, ja mówię do większości ludzi na sali, to samochód był dobry, jak był szybki. Gdzie samochód jest dobry, jak jest bezpieczny? Najważniejsze ministerstwo, u nich się nazywa zawsze bezpieka. To jest najważniejsze ministerstwo. Bezpieczeństwo. A cały dobrobyt pochodzi z ryzyka. Człowiek sprzedawał gospodarstwo, kupował 3 złote monety, gdzieś tam chował, w obcas sklejał, czy gdzieś tam, jechał do Ameryki. On ryzykował. Tak? Człowiek rzuca pracę, zajmuje się wynalazkiem. Przez rok pracuje na tym, ryzykuje, że ten wynalazek może nie wypalić. Nie? Tak? Człowiek zakłada firmę, bierze pożyczkę, ryzykuje. Kobieta wychodzi za mąż, ryzykuje, może będzie bił, może będzie pił. Ona rodzi dziecko, ona ryzykuje, może umrzeć przy porodzie, prawda? Cały rozwój pochodzi z ryzyka, a nie z bezpieczeństwa. Cieplarnia to jest bezpieczeństwo, tylko to wyklucza dążenie do gwiazd. To jest tylko taka średnia, dopóki się oczywiście nie wyczerpie paliwo w cieplarni, do dopływu ciepła, co właśnie w tej chwili nam grozi. Otóż, proszę Państwa, to, co ja mówię, to jest normalny język. Normalny język. W normalnym, gdybym ja mówił to samo lat temu 100, to nikt by mnie nie słuchał, bo to są rzeczy banalne. Po prostu banalne, że dzieci należą do rodziców. No oczywiście, że dzieci należą do rodziców. Dzisiaj nie. Dziś dzieci należą do państwa. Jak nie wierzycie, to spróbujcie dać dziecku klapsa i przekonacie się, że za naruszenie tyłka własności państwowej idziecie siedzieć. No tak. Jak ja miałem lat tam 10 czy 12, bo komuna była straszliwa, jeszcze wtedy Stalin żył, nie? Ale ludzie byli jeszcze przedwojenni. I wtedy, jeżeli zdarzyło się nieszczęście, matka coś robi w kuchni, powiedzmy, dziecko sobie wejdzie na parapet, otworzy okno, wypadnie, zabije się. To wszyscy współczuli tej matce. Rodzinie całej, matce w szczególności, bo to małe dziecko, prawda, matka. Dziś ta matka idzie do więzienia za brak opieki nad państwowym dzieckiem, rozumiecie? Żyjemy w innej cywilizacji. Zrozumcież to, jest inna cywilizacja, są inni ludzie. Ja się tutaj czuję w obcym kraju cały czas. Ja przywykłem do sytuacji, jak z piosenki Satek do Młocin, prawda? Jak za burtę wypadł teść, to wyciągnęło się go i cześć. A dzisiaj, prawda, był prokurator, który by sprawdzał, czy religii jest na właściwej wysokości, czy kapitan nie był pijany i tak dalej. No, jest to zupełnie inna cywilizacja. Ja byłem uczony, czy to była komuna, czy antykomuna, wszystko jedno. Ale ludzie uważali, że mężczyzna może oddać życie w obronie kobiety, dziecka, wiary, ojczyzny, prawdy, honoru. Dzisiaj was się uczy, życie ludzkie jest najwyższą wartością. To jak taka cywilizacja może przetrwać?
Przyjdzie dowolny terrorysta, weźmie dziecko, przyłoży nóż do gardła i mówi, dajcie miliard dolarów, trzeba mu dać, no bo skoro życie ludzkie jest najwyższą wartością, to jest wyższe niż miliard dolarów, nie? Taka sytuacja nie może przetrwać. Przychodzą muzułmanie czy kto inny, którzy nie uważają, że życie ludzkie jest najwyższą wartością i muszą wygrać. No nie ma innego sposobu, muszą wygrać. Tysiące ludzi będą klękały przed jednym muzułmaninem, bo się nie boi życia ryzykować, a my się boimy. Patrzcie Państwo, do czego, do jakiego upodlenia ta ideologia unijna doprowadziła naszą cywilizację. Dzisiaj, dwa lata temu konkretnie, niemal równo, Rada Szkolnictwa Anglii i Walii wydała rozporządzenie, że w szkołach nie wolno korportować pocztówek z Matką Boską, Dzieckiem Jezus i tak dalej, żeby nie urażać uczuć muzułmanów. No dobrze, a dlaczego można było urażać uczucia Żydów, a muzułmanów nie można? Bo Żydzi nie podżynali gardeł. A niedobry muzułmanin może się wściec, jak zobaczy taką pocztówkę i poderżnie gardło, to trzeba. No, życie ludzkie jest najwyższą wartością, nie? Nie wolno ryzykować. Niestety ci, co wydali to rozporządzenie, okazali się nie tylko tchórzami, z których się śmieją muzułmanie na całym świecie, ale idiotami. Otóż wielki imam Anglii dwa dni potem wydał oświadczenie, które w tłumaczeniu na taki język najacki, tutaj on wydał poprawną angielszczyzną, brzmi się tak. Gdybyś ta wygłupie giaury umiały czytać i pisać, zadały sobie trud przeczytania Koranu, to byś ta wiedziały, że Jezus Chrystus jest wielkim prorokiem Boga, że Miriam, czyli Maryja, jest matką wielkiego proroka, jest czczona w Koranie i nie widzimy powodu, dla którego miałoby to urazić uczucia muzułmanów. Żydów tak. Nie wiem, czy wiecie, że Izrael jest jedynym państwem na świecie, w którym w arytmetyce nie ma plusa. Sprawdźcie w internecie, zamiast plusa uważa takie literki T, bo ich rzeczywiście ten krzyżyk uraża, prawda? A muzułmanów nie. Muzułmanów nie. No, więc ci ludzie okazali się nie tylko tchórzami, ale idiotami. Jak ci muzułmanie mają nas szanować? Oni przyjeżdżają tutaj i śmieją się z nas, jak z bogatej ciotki, która daje im zasiłki, prawda? Jak głupia, no trudno, jak daje, to się bierze, prawda? Oczywiście. Czekamy, kiedy poderżnąć gardło ciotce, prawda? Nasze córki i wnuczki pójdą do haremów, oni mówią o tym otwarcie, prawda? Pójdą do haremu, bo co my zrobimy? Życie ludzkie jest najwyższą wartością, nie? Jak ktoś zażąda, powie, że kogoś zabije, to trzeba mu oddać, no i koniec. Co więcej, te córki i wnuczki będą zadowolone, moim zdaniem, jak mówił słusznie Jerzy Bernard Shaw, prawdziwa kobieta woli być czwartą żoną prawdziwego mężczyzny niż jedyną żoną fajtłapy. Jak faceci nie są agresywni, no to po co być żoną faceta, który nie jest agresywny? No to bez sensu, nie? Otóż proszę Państwa, do tego dojdzie. Nie miejmy żadnych złudzeń. Jeżeli nic nie zrobimy, to do tego dojdzie. No. Dzieci już nie są nasze, no bo dziecko niewolnika, kto decyduje o tym, czego się uczy dziecko niewolnika? Jego rodzice czy właściciel niewolnika? Właściciel niewolnika, oczywiście. Jak jest dzisiaj? Kto decyduje o programie szkolnym? Państwo. Nasz właściciel. Jesteśmy już tylko niewolnikami. Kiedyś panowała zasada, że dzieci na starość będą utrzymały rodziców, więc to rodzice decydują o tym, jak się wychowywać dziecko, prawda, żeby było dobrze wychowane, bo jak nie, to może sobie uciec, prawda, ma dobrze traktować, bo jak nie, to na starość będzie, może się odgryźć na rodzicach, prawda. Dziecko musi mieć dobry fach, no, żeby na starość mogło rodziców utrzymać, no i musi mieć dzieci w miarę dużo, bo im więcej dzieci, tym łatwiej rodziców na starość utrzymać, nie? Dzieci to była inwestycja w przyszłość. Dziś ta więź została zerwana. Ludzie nie mają dzieci, bo po co niewolnik ma rodzić dziecko swojemu panu? Po co? To nie jest jego. Dziecko jest moje tylko w jednym momencie. Jak zbije szybę, to ja muszę za nie zapłacić. A tak to dziecko jest państwowe. I ludzie nie mają dzieci. Zrozumcie to Państwo. Nie mają dzieci. Przecież czegoś takiego nie było. Jak w 1901 roku rząd pruski postanowił, że nauka religii będzie po niemiecku, czyli tylko w jednym przedmiocie zmienił nie treść, a język nauczania, to był protest, strajk szkolny i cała Europa się trzęsła z oburzenia, jak można coś takiego zrobić, żeby odebrać rodzicom prawo uczenia czego chcą, w jakim są języku. A dzisiaj można uczyć czego się chce.
Nie wiem, czy wiecie, że na przykład w Niemczech już w 5 roku życia trzeba posyłać dziecko do szkoły, gdzie uczą homoseksualizmu w 5 klasie, znaczy w wieku 5 lat. I ludzie uciekają. Na jednej wyspie White, gdzie jest lekarzem, ordynatorem jest były prezes naszego partii we Wrocławiu, który zarabiał tam 2,5 tysiąca, tam zarabia 12,5 tysiąca ale funtów za to. I mówi, na tej jednej wyspie jest już 13 rodzin niemieckich, które uciekły z Niemiec, żeby nie musieć posyłać dziecko do niemieckiej szkoły. W Ameryce, a w Polsce też już jest taka jedna rodzina co najmniej, która uciekła. W Ameryce jest jedna, która dostała azyl polityczny. I rząd niemiecki nalega na pana Obamę, żeby odwołał ten azyl i wydać tę rodzinę w ręce siepaczy niemieckich. Ta ustawa, na mocy której trzeba posyłać dziecko do państwowej szkoły, pochodzi z roku 1938, nawiasem mówiąc. To nie ma oczywiście żadnego znaczenia, ale tak jako ciekawostka. Prawda? Odebrano rodzicom prawo do decyzji, od czego się uczą ich dzieci. Doszło do sytuacji absurdalnej zupełnie, gdzie parę dni temu, są do dzisiaj trwa ta debata, czy dziecko masz chodzić do szkoły w wieku 6 czy 7. Rozumiecie państwo? Mamy dwie watachy rodziców. Jedna watacha pod wodzą PO, powiedzmy, która chce, żeby dzieci chodziły do szkoły w wieku lat 6, a druga watacha pod wodzą między PiS-u, która chce, żeby dzieci chodziły do szkoły w wieku lat 7. Ale zauważcie państwo, że obie te drużyny akceptują zasadę, że to właściciel niewolnika decyduje o tym, w jakim wieku dziecko idzie do szkoły. To nie rodzice mają decydować o tym, tylko właściciel. Jak sobie wybierzemy pana Palikota, no to religii w szkołach nie będzie, jak pana Kaczyńskiego, to będą 2 godziny religii w szkołach, ale to nieważne. Ustrój niewolniczy będzie zachowany. W ustroju ludzi wolnych rodzice decydują o tym, czego się uczy ich dziecko i w jakim wieku ono idzie do szkoły, czy w ogóle idzie do szkoły. Bo dziecko należy do rodziców, a nie do państwa. To wtedy byli ludzie wolni. Ludzie, którzy zdobywali cały świat. Miano do nich zaufanie. A ludzie traktowani jak niewolnicy, zachowują się jak niewolnicy, są karłami moralnymi, którzy szukają bezpieczeństwa. Szukają bezpieczeństwa. Boją się podjąć ryzyko. Jesteśmy w tej chwili zupełnie innymi ludźmi niż nasi przodkowie, którzy zdobywali cały świat. Bo tak nas wychowują. Ludzie traktowani jak małe dzieci, zachowują się jak małe dzieci. Proszę państwa, dzisiaj nawet nasi władcy płaczą, że ludzie mają postawy roszczeniowe. No pewnie dziecko ma postawy roszczeniowe. Dziecko mówi, daj cukierka, prawda? Dziecko ma postawy roszczeniowe, wyłącznie. Traktuje się ludzi jak małe dzieci i ludzie zachowują się jak małe dzieci. Powtarzam, to doprowadza nas do katastrofy. Mnie oczywiście uczono za komuny, że wszystko mamy dzięki Związkowi Sowieckiemu i socjalizmowi, nawet telewizję. Ja chodziłem do, jak byłem w waszym wieku, jeszcze nie było telewizji. Dopiero jak miałem 20 lat, się pojawiły pierwsze telewizory mniej więcej. Otóż nie było telewizji, była dzięki Związkowi Sowieckiemu oczywiście ta telewizja. Tak samo was się uczy, że dzięki Unii mamy to wszystko, prawda? No to wracamy do sytuacji. Ameryka nie miała dzięki Unii, okej. Okay. A patrzmy teraz na Chiny. Słuchajcie, Chiny 30 lat temu były 20 razy biedniejsze od ówczesnej Polski. Chiny miały tragiczną historię, Japonia na nie napadła, nawiasem mówiąc, półtorej roku wcześniej niż Hitler na Polskę napadł. Okrutna wojna, wymordowano dziesiątki milionów Chińczyków, potem wojna wyzwoleńcza, równie okrutna, potem wojna domowa, mało z Changiem, część Chińczyków uciekła na Tajwan, zginęła, część wyemigrowała w ogóle, potem wielka proletariacka rewolucja kulturalna. Wtedy stal w Chinach robiono w dymarkach, tak jak tam pod Kielcami tutaj 4000 lat temu. Bo Mao Zedong uważał, że to jest bardziej postępowa metoda, ekologiczna, nie zużywa się tyle węgla, co w wielkim piecu, prawda, i tak dalej. Kompletny upadek Chin. Umarł Mao Zedong i władzę objęła banda czworga, która postanowiła, z wdową po Mao, panią Tianqin, która postanowiła kontynuować wielką proletariacką rewolucję kulturalną. I tu stało się coś niesłychanego. Mianowicie oni mówili, że będą zrobili tak jak Pol Pot w Kambodży.
Nie wszyscy wiedzą, kto to był Pol Pot. Otóż doktor Pol Pot to był taki facet, Khmer, który studiował się na Sorbonie i dostał tam licencję czy doktorat, już nie pamiętam, za pracę, której udowodnił, że naukowo, że trzeba budować komunizm i w tym celu trzeba wymordować połowę narodu. Postępowa inteligencja francuska z zachwytem dała mu za to doktorat. Przy czym, mówiąc szczerze, nikt nie myślał, że to jest serio. Wszyscy myśleli, że to śmiała koncepcja intelektualna. Tymczasem doktor Pol Pot wziął pracę doktorską pod pachę, pojechał do Kambodży i zaczął mordować połowę narodu, wybudować komunizm. Zaczął, nawiasem mówiąc, od wymordowania wszystkich, którzy znali obce języki i tych, co nosili okulary. Dzień i obowiązki, którym poświęca dużo czasu. Są rzeczy, których Kasia nie lubi, ale wie, że musi je zrobić. Jeśli ma wątpliwości, radzi się swojej przyjaciółki. Kasia dba o swój wygląd. Myśli też o swoim zdrowiu. Badam się, więc mam pewność. Bezpłatne badania cytologiczne co 3 lata dla kobiet w wieku od 25 do 59 lat.